Witajcie, roślinne świry. Zapraszam na luźny film. Dzisiaj naprawdę będzie luźny film o takich moich roślinnych grzeszkach, które popełniałam kiedyś, które popełniłam teraz. Wszystkie są moje, to nie jest tak, że gdzieś wyczytałam, jakie są roślinne grzeszki. Zresztą te niektóre grzeszki, które nie uważam za grzeszki, to tak naprawdę są grzeszki, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, chyba powiedziałam coś bez sensu. Od razu zapraszam Was do wypisywania swoich roślinnych grzeszków, czy macie jakieś na swoim sumieniu, czy jesteście absolutnie czyści jak łza. Ja na pewno nie jestem czysta jak łza, ja jestem grzeszna jak po prostu grzesznica, jestem roślinną grzesznicą. Zaczynamy! Najważniejszy grzech, popełniałam go wielokrotnie, ale już go nie popełniam, bo raz go tak popełniłam, że były problemy, czyli nierobienie oprysku na robactwo po zakupie rośliny. Aha! I w ogóle, zaraz do tego oczywiście przejdę, ale musi być dygresja. Jak najbardziej zachęcam Was w tym momencie do podlewania, przesadzania roślin. Za bardzo nic nie będę pokazywać, nie wiem, może jedną albo dwie rzeczy, ale one będą w opisie, jakbyście chcieli do nich wrócić, więc w ogóle się nie przejmujcie. Bierzcie konewki, bierzcie rośliny do przesadzania. Może ten film nie będzie jakiś szczególnie długi, no ale coś się uda zrobić, a to nie jest taki film, gdzie musicie oglądać konkretnie, co ja tam robię swoimi łapami. Dobra, więc wracając. Brak oprysku po zakupie. Ogólnie ja jestem osobą, która jakby daje taki kredyt zaufania ludziom. Więc jeżeli od kogoś coś kupuję, to mam nadzieję, że ta osoba, jeżeli ma robaki, to na przykład mi o tym powie. Magda, uważaj, ja wiem, że to w ogóle jest taki trochę temat tabu, robaki tam przędzior czy wcior, ale powiem, Magda, słuchaj, jakiś czas temu miałem robaki, wysłałam Ci tę sadzonkę, teraz robaków nie mam, ale na wszelki wypadek sprawdź lub zrób oprysk. No jeśli chodzi o sklepy, to również zakładam, że one w ogóle profilaktycznie, prewencyjnie robią oprysk. No bo duże skupiska roślin to szansa na rozniesienie robaka w kilka dni, no więc tak zakładam. No ale oczywiście może się tak zdarzyć, że na przykład w roślinie przyjadą po prostu jakieś jaja. No albo robaki, po prostu robaki, to też się może zdarzyć. I przez bardzo długi czas, naprawdę zaskakująco długi czas, nic mi się nie przytrafiło, nic nie przywlekłam, wszystko było dobrze, aż do zeszłego roku, gdy przywlekłam wciora. Jest w ogóle o tym film i jak teraz to pamiętam, siedziałam wieczorem z głową w foliaczku, gapiłam się na moje piękne, malutkie anturia i nagle zobaczyłam, że tam się coś rusza i to był wcior. A że ja wcześniej wciora nie miałam, to tak na początku nie do końca wiedziałam, co to jest i miałam opryski tylko na przędziora, więc po prostu to była dla mnie trauma, gdy ja czekałam, aż przyjdzie preparat dobry na opryski. No i oczywiście pozbyłam się tego wciora, to znaczy tak się pozbyłam, że później wrócił za jakiś czas, no ale teraz mam nadzieję, że już nie wróci, bo już kilka miesięcy faktycznie go nie ma, ale to było straszne. No i od tego momentu ja robię oprysk wszystkiego, a jeżeli kupuję rośliny w ziemi i przesadzam je do hydroponiki, no to wtedy jeszcze dodatkowo je myję. No ale czasami jest tak, że już kupuję rośliny w hydroponice, więc ja używam tego, mam taki spray, łatwa sprawa, można wypsikać, no i wtedy jakoś tak w miarę bezpiecznie się czuję. Jestem z tego preparatu zadowolona i gdy ja wysyłam komuś rośliny, to też tym pryskam. Mam wielką nadzieję, że nie mam robaków, że nic mi nie łazi, ale mogłam nie zauważyć. Mogło coś wyjść, więc na wszelki wypadek ja zawsze przed wysyłką psikam tym preparatem. Jeżeli to sobie kupicie, to pamiętajcie, żeby psikać rośliny, tu jest liść, wiecie, z takiej odległości 20-30 cm, bo jak psikacie blisko, to możecie uszkodzić liść, no bo wiecie, to wali zimnem. Na szczęście już ten grzech jest za mną, była pokuta, no i teraz po prostu cokolwiek do mnie przyjeżdża, to ja wiecie, pierwsze co robię to odejdź, szatanie! Kolejny grzeszek i też uważam, że jest bardzo ważne, tak jakby psychicznie, to trzymanie roślin, których już nie lubię, które mi się nie podobają, które mi beznadziejnie rosną i są, wiecie, takimi zdechlakami od miesięcy.
I dlaczego ja uważam, że... Znaczy tak, to jest złe po prostu psychicznie dla nas, więc jakby grzeszymy wobec siebie. Jakieś takie w ogóle to... Nie wiem, może powinnam... Błędy? Ale jakoś te grzeszki mi się podobają. Małe grzeszki. I kiedyś ja naprawdę starałam się ratować wszystko. Nie lubiłam jakichś roślin, patrzyłam na nie codziennie z takimi, wiecie, niemiłymi uczuciami, no ale trzymałam, no bo kupiłam, to trzymałam. Ale od dłuższego czasu przeglądam rośliny, patrzę, ciebie nie lubię, a ciebie nie znoszę i ty umrzesz. Tak robię. Czasami, no wiem, to jest w ogóle głupie, dziecinne, ale ja po prostu czasami nie oddaję, nie sprzedaję roślin, tylko pozwalam im umrzeć. Tak, tak, przyznaję się, ale też już był tutaj o tym film na temat zabijania roślin. No, nie mam nic na własną obronę. Gdy sprzedam jakąś taką partię roślin, która już... To nawet nie jest tak, że na przykład te rośliny uważam za brzydkie, tylko już jakby nie pasują do tego, co mi się w tym momencie podoba. A mogą być zdrowe i fajne. No i tak właśnie ostatnio mój król poszedł do nowego domu. Naprawdę duża roślina. Troszeczkę było mi przykro, takie ukucie, bo to było jedno z moich pierwszych anturiów. Myślę, że w pierwszej dziesiątce było. No ale poszło do nowego domu i się cieszę. Kolejny punkt, tu akurat w kwestii hydroponiki, i to jest grzech, który popełniam ciągle, czyli zbyt rzadkie podlewanie. No czy tam wymiana pożywki, jak tam kto woli. No czasami to mocno przeciągam i nie chodzi mi o to, że mnie nie ma, jestem na wyjeździe i przygotowałam rośliny do tego, że będzie trochę dłuższy czas podlewania, no tylko po prostu na przykład mi się nie chce, no nie będę mówić, że o, jestem taka zajęta i coś, tylko czasami mi się nie chce, ja nie lubię podlewać roślin. I ogólnie staram się to zmienić i robię tak, że jak już no muszę podlać te rośliny, no bo wiadomo, muszę je podlewać, bo inaczej zdechną, to po prostu robię tak, na przykład jednego dnia podlewam foliaczki, drugiego dnia podlewam tutaj na regale. Tych najbardziej nie lubię podlewać, tych ściągać z góry, bo one są strasznie ciężkie. No i to mi się sprawdza, więc ten grzeszek już powoli odchodzi. No a dlaczego to jest złe? No szczególnie w hydroponice. Mówię tutaj o hydroponice, bo jeżeli chodzi o rośliny w ziemi, to ja je raczej zalewałam, ale to nie był taki grzech, że ja wiedziałam, co robię i to robiłam, tylko ja nie wiedziałam. Po prostu nie rozumiałam, jak działa to podłoże, nie wiedziałam, jak podlewać. Myślałam, że podlewam dobrze, podlewałam źle. W tym wypadku doskonale wiem, co robię. I że jakby przeciągam te momenty, kiedy już ta woda powinna być, i gdy tak bardzo przeciągam, to te korzenie, które wyszły i weszły do wody, no po prostu schną, a gdy dostaną nową wodę, to gniją. To nie jest tak, że gnije cała roślina, no chyba że bardzo długo by nie dostała wody, albo gdy jest w bardzo małej doniczce. Na przykład, zaraz wam pokażę, no nie doniczka, ale mała. W takich kubeczkach rośliny naprawdę szybko przesychają. I jeżeli taka roślina sobie tak postoi, no to wyschną kompletnie te korzenie i gdy dostaną wodę, no to zgniją całkowicie, bo po prostu wyschną. Więc staram się w tej kwestii być lepszym człowiekiem. Staram się podlewać tak, jak powinna podlewać, no. Czyli teraz w lato, gdy jest strasznie gorąco, maksymalnie co 2 tygodnie, a maluchy... No maluchy to przyznaję, że nie grzeszę, bo maluchy podlewam co tydzień. One dostają naprawdę co tydzień, bo gdyby nie dostawały te malutkie pojemniczki wody, to nic by z nich nie zostało. Kolejny grzeszek, to tutaj sobie przyniosłam pacjenta, żeby to w ogóle pokazać, ale mam gorszych pacjentów, to jest niewymienianie lub niedawanie podpórek. Wiecie, jak roślina jest pnąca, no to ona musi się piąć, żeby mieć coraz większe i ładniejsze rośliny, liście, no i po prostu żyć sobie w szczęściu. A tutaj, zobaczcie, mam duszka i jak widzicie, tutaj, tu się kończy w tym miejscu podpórka, a tutaj mam jeszcze raz, dwa, trzy liście i czwarty w drodze. No, zdecydowanie powinien mieć już większą podpórkę.
tym momencie jeszcze tutaj nic takiego złego się nie dzieje, ale jak wyjdzie jeszcze z 5 liści, no to już nie będzie tak wesoło, już ta roślina po pierwsze zacznie robić mniejsze liście, po drugie, wiecie, będzie tak dziczeć po prostu, będzie źle wyglądać, dlatego no niestety ja tak różnie mam z tym, staram się dawać podpórki, tak patrzę właśnie, które mają, które nie, no i praktycznie większość powinna mieć nową podpórkę. Na przykład mój Philodendron Splendid jest ogromny i muszę go pociąć, bo już jakby on doszedł do sufitu, ja już nie mogę mu dać nic więcej. Ciężko mi trochę z tym, że muszę go pociąć, trochę się boję, że w ogóle się nie ukorzeni. No, ale pamiętajcie o tym, żeby waszym tnącym roślinom dawać podpórki, one się wam odwdzięczą urodą przede wszystkim i tym, że będą też troszkę szybciej rosły. Tak mi się wydaje, że gdy nie ma tej podpórki, to też te międzywęźla się wydłużają, roślina robi się brzydsza i mam wrażenie, że jednak rośnie wolniej. Kolejny grzeszek, czyli nieprzesadzanie roślin od razu. Ja wiem, że dla niektórych grzeszkiem to jest właśnie przesadzanie roślin od razu, ale od razu po zakupie, o to mi chodzi, ale dla mnie to jest norma, że ja muszę zajrzeć do korzeni jak najszybciej. Niestety zdarza mi się czasami tak, że czekam i ta roślina siedzi w ziemi i różne rzeczy się dzieją, bo na przykład nie wszystko z korzeniami jest ok. I gdybym zajrzała tam od razu, zaraz po zakupie, znaczy jak przyszło do mnie, to możliwe, że szybko mogłabym zareagować. No a tak, czasami dzieją się problemy, więc to jest mój grzeszek wciąż, ale staram się z nim walczyć. Tak, tutaj też staram się walczyć i teraz w ogóle patrzę na moje nowe, piękne begonie. No, nakupiłam sobie tych begonii, są super, strasznie mi się podobają. O właśnie, a propos begonii. Jestem w trakcie robienia szklarenki begoniowej, będzie na ten temat film, ale wiecie, tam jest, używam tam silikonu takiego przezroczystego, takiego łazienkowego i on schnie, więc nie mogę tego nagrać na raz, że robię, a potem sadzę te begonie, tylko teraz czekam, aż on wyschnie, ale on chyba schnie tak, no nie wiem, jeden dzień? Więc myślę, że może jutro już będę mogła nagrać. Mam nadzieję, że kolejny film to właśnie będzie też klarenka. Mam kilka już takich małych, słodkich begonii, które chyba potrzebują takiej bardzo wysokiej wilgotności. Te wszystkie małe begonie. Teraz siedzę tutaj w foliaczku, w którym jest 90% wilgotności, no to możliwe w sumie. To jest super i a propos begonii. I wielokrotnie też wam to mówiłam, żebyście tego nie robili, czyli, że żebyście to robili właściwie, czyli nie sprawdzanie, jakich warunków roślina potrzebuje do życia. Wiecie, chodzi mi o to, że na przykład kupujecie anturium tak jak ja kupiłam i nie sprawdzacie, nie wiecie, że takie anturium potrzebuje dużych różnic temperaturowych między dniem a nocą, ale takich dużych, że to jest takie anturium górskie, czyli w dzień ma 25 stopni, a w nocy 15. No to są specjalne growboxy takie, które można ochładzać. No i takie anturium może wam żyć, ale jakie to jest życie? Słabe. No właśnie, i a propos tego niesprawdzania, to jakie? No, wkręciłam się w te begonie, był taki moment, kiedy usiadłam, zaczęłam je oglądać i wyszukiwać i kupiłam chyba dwie begonie, takie właśnie bardziej terrorystyczne i dopiero wtedy zapytałam się Eweliny, co w ogóle jak to jest z tymi begoniami, bo mi się wydawało, no tak bardzo nie miałam pojęcia, że te wszystkie begonie to ja postawię i one będą rosły i dopiero Ewelina uświadomiła mi, że jest bardzo duży dział begonii, które potrzebują bardzo wysokiej wilgotności powietrza, praktycznie 100%. Niektóre też bardzo nie lubią światła i dobrze wyglądają tylko jak nie mają oświetlenia mocnego, to akurat nie ma problemu, znajdę takie miejsce. No, więc no, znowu popełniłam ten grzech. Długo go nie popełniałam, ale teraz popełniłam. Więc pamiętajcie, żeby sprawdzać, czy rośliny, które chcecie kupić, to w ogóle dadzą radę u was żyć, bo czasami niekoniecznie tylko pieniądze są wywalone w błoto. Kolejny punkt to chyba my wszyscy, roślinne świry, roślinomaniacy, ludzie, którzy lubią rośliny, chyba wszyscy to popełniliśmy na początku naszej takiej roślinnej drogi, czyli kupowanie wszystkiego jak leci. Ja mam wrażenie, że no, mało kogo to ten taki szał ominął, czyli jak już kupicie sobie kilka roślin i rosną wam te rośliny i podobają wam się i w sumie chcecie mieć więcej roślin, to zaczynacie kupować. I
tak wiecie, bez ładu i składu, a tutaj sobie jakiegoś sukulenta kupię, a tu sobie storczyka kupię, o, anturia są fajne, to kupię sobie dwa, i wiecie, kupujecie, kupujecie, kupujecie. I oczywiście ja wiem, że ten gust roślinny, w ogóle jak każdy gust, się kształtuje i musicie poznać dużo rzeczy, żeby wiedzieć, co wam się podoba, ale powiem wam, że z takich moich roślin pierwszych, które kupiłam, no nie wiem, tam kilka lat temu, to ja mam chyba tylko starca. Nie, no możliwe, że mam jeszcze jakieś rośliny, ale tak na 100% to mam tylko starca, a całej reszty już nie mam. Czyli no dużo mi się zmieniło jakby w mojej wizji potrzeb roślinnych. Ogólnie chyba ciężko nie popełnić tego grzeszku, ale jeżeli możecie, jeżeli jesteście w stanie, to pamiętajcie, żeby zastanawiać się przed każdym zakupem roślinnym, czy ta roślina na 100% się wam podoba, ale ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, tutaj w ogóle rozgrzeszam wszystkich i siebie. To jest trudne. Kolejny mój grzeszek hydroponiczny. Ostatnio od jakiegoś czasu go popełniam, czyli nie płukanie podłoża hydroponicznego. Ile ja się wam nagadałam, żeby płukać podłoże, prawda? Och, ile ja się nagadałam. No a teraz od jakiegoś czasu nie płuczę podłoża, chociaż przyznaję, że teraz praktycznie używam cały czas tego podłoża starego, tylko od czasu do czasu czegoś dosypuję, więc to nie jest taka tragedia, nie ma takiego bagna, jak kiedyś miałam na początku, jak nie wypłukałam lechuzy i po prostu to, co tam wypłynęło, to była masakra. No ale jednak podłoże powinno się płukać. Nie kupuję już też keramzytu hydroponicznego, więc też nie ma tego problemu, że tam trzeba moczyć ten keramzyt i długo, żeby to pH było normalne. No ale tak, przyznaję, popełnia ten błąd, już dosypuję bez płukania. Kolejny grzeszek, nie mycie liści. To znaczy, ten grzeszek popełniam, ale teraz coraz bardziej staram się go nie popełniać i coraz częściej myję liście. Przy dużej warstwie kurzu roślina może nawet zacząć umierać. Więc to jakby dla dobra roślin powinniśmy robić, nie tylko dlatego, że pięknie wtedy wyglądają i nie czujemy się jak brudasy, no ale też to jest dla dobra rośliny. Więc starajcie się, jeżeli nie robicie tego, to starajcie się robić to odpowiednio często, żeby rośliny miały przyjemność z życia z nami. Kolejny punkt, już na szczęście tego grzeszku nie popełniam, a przynajmniej staram się nie popełniać, ale raczej nie popełniam, czyli zbyt intensywne nawożenie. No, znacie moją historię lub nie, ale dużo osób zna moją historię anturiową o tym, że po prostu ja przenawoziłam moją anturię tragicznie i bardzo długo to przenawożenie trwało. Teraz bardzo oszczędnie nawożę anturia i zaczęłam też troszeczkę mocniej nawozić inne rośliny, bo widzę, że jest im to potrzebne i gdy mają, znaczy takie odpowiednie dla nich nawożenie, no to jest dobrze, ale jeżeli chodzi o anturia, no to była masakra, no to tyle co ja dawałam tych nawozów, no to pewnie inni też tak dawali, ale no bo nie wiedzieli, no nie było takiej wiedzy. I ostatni już grzeszek, czyli nie przesadzanie roślin w odpowiednim momencie. Odpowiedni moment to nie jest dla mnie wiosna, tylko wtedy, kiedy trzeba je przesadzić, no bo już są za duże albo mają za dużą bryłę korzeniową. Ostatnio przesadzałam kilka roślin co ja przesadzałam? Luksuriansa! Ojejku, on po prostu był tak wrośnięty w to podłoże, już miał takie korzenie i na pewno teraz będzie szczęśliwszym luksuriansem. Jakiś czas temu też przesadzałam monsterę variegatę i to była masakra, to po prostu była taka bryła. Kamień. Ogólnie rośliny trzeba przesadzać, anturia lubią zdecydowanie luz w doniczce i wtedy widać po prostu jak rosną. Jeżeli wam anturia troszkę przestają rosnąć, to spróbujcie je przesadzić, bo możliwe, że po prostu one już nie mają miejsca na te korzenie, nie mają miejsca w doniczce i chcą czegoś więcej. To by było na tyle. Mam nadzieję, że dacie mi znać, czy wy też popełniacie jakieś roślinne grzeszki, czy to tylko ja jestem taka okropna, ale mam nadzieję, że nie. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!